Witajcie, mamy piątek 13. No, trzeba uważać, mnie pech wczoraj dopadł samochód. Rozwaliłem, w zasadzie urwałem miskę olejową. Dzięki tym wszystkim przebudowom dróg, no, ale to nieważne. Postanowiłem zobaczyć, czy coś urosło z grzybów w lesie. No, wróciła susza, nie było nic. Ale coś tam, jakaś żabka była przez dwa dni. I tak chodzę i nie ma nic prawie. Jeden muchomor i teraz jakiś kozak. I to też już taki widać, że już stoi tu ileś dni. Ja nie wiem, czy on teraz urósł, czy kiedyś wcześniej. Po prostu doczekał na moje przejście. Nie mam za dużo czasu, idę sprawdzić najlepsze miejsca. Jak coś jest, to wtedy będę się zastanawiał, może się rozejrzę dalej, a może przyjdę jutro, pojutrze, albo w poniedziałek. No, chcę się przejść w piątek, zanim weekendowa ferajna się zjawi w lesie. Wiadomo, o co chodzi. Kozak do koszyka, optymistycznie wziąłem koszyk z noża. No, jeden kozak jest, zobaczymy co dalej. Znowu długo nic, no ale zdaje się, że jest jakiś świeży, młody kozaczek. Tak, czerwony, ładnie pomarańczowo-żółty. No i ten jest młody, widać, że teraz urósł. Czyli, że coś się pokazuje, no ale słabo, bardzo słabo, pojedyncze jakieś dopiero. Powrót większej ilości grzybów jeszcze przed nami. No jest gołąbek zielony. Gdyby były lepsze grzyby w dużej ilości, to bym nie zbierał nawet. Że nie ma lepszych, biorę gołąbka. Czuję, że sobie dzisiaj w sosie zrobię te parę grzybów. No, trzeci dopiero, jeszcze może coś będzie. No proszę bardzo, jest prawdziweczek. Wcześniej znalazłem, ale jakiś przez ślimaki objedzony maluch. A tu jest widać, że młody, ale pięknie wyrośnięty, wybarwiony na brązowo. O. Wspaniały prawdziwek. Ten urósł teraz po tych opadach ostatnich. No mam pewność, bo tu chodziłem tą ścieżką. Także raczej bym go nie przegapił. No chyba, że jakiś malutki jakby był. No ale nic, cieszy mnie, że jest jeden chociaż taki konkretny prawdziwek. Idę dalej, bo nie mam za bardzo czasu. No ale już jestem na docelowych miejscach. Tu się jeszcze pokręcę w koło i do domu. No kilkadziesiąt metrów dalej jest kolejny ładny prawdziwek. Warowik szlachetny, polski. Muszę go oczyścić, bo trochę przez piach się przewijał i się urodził. O, taka piękna gąbka. Jest pasażer ślimak, zaraz go wyrzucę. Ładnie. Nie taki jakiś wyrośnięty ogromnie, no ale widać, że świeżo wyszedł z ziemi, gdzie 2-3 dni temu podróż napęczniał. I ja go zbieram. I to mi się podoba. No. Zabieram go do kosza i ruszam dalej. Dla odmiany jest pod grzybek. Zajączek, tylko tak popękał od słońca tu najprawdopodobniej. I wygląda trochę jak złotawy. Ale to one są ogólnie bardzo podobne. Jest jeden, tam widzę. Jest drugi. Dwa podgrzybki. A chyba trzeci po prawej stronie. Ale to sprawdzę, czy to się w ogóle daje do zabrania. Dobra, są podgrzybki, nie ma co narzekać. Jest kolejny podgrzybek, zajączek, czyli się robi jesienny charakter grzybobrania.
skórki w tym roku ani jednej nie znalazłem. Od razu się zaczęło to prawdziwki kozaki, teraz podgrzybki. Przejście z lata do jesieni. A tego momentu wiosna, lato nie za bardzo. No wczesną wiosną tam te smardze zbierałem, smardzówki. Gęśnice, no, a potem nic. I teraz dopiero. Przez chwilę były grzyby, potem znów sucho i teraz znów zaczynają pokazywać się. No i dobrze. No jest dla odmiany kania, czyli czuwajka kania. Kań w tym roku też tam tyle co kot na płaka znalazł. Także cieszy i ta jedna. Kanie najlepsze są do smażenia, albo do smażania w jajku i bułce tartej jako wety. Wtedy są bardzo smaczne. No jak widzę, to jakieś tam parę grzybów jest. Jest jeszcze jeden prawdziwek w drodze powrotnej do domu. No ale to starsza sztuka, no, ale jest. No także grzyby już się pojawiają z powrotem. Ale tak pojedynczo znowu. Grzyby znów dopiero nabrały wilgoci, tak po jednym wypuszczają osobniki. Owocniku. Trzeba tak łazić i szukać gdzie akurat dana grzybnia sobie tego jednego owocnika puściła. No ale jakaś zabawa już jest. Zabieram go i do samego domu.